Czas na trzecie i zarazem ostatnie warsztaty w programie Master Coach. Jesteśmy w hali widowiskowo-sportowej Ostruckiego Centrum Sportu i Rekreacji. I to właśnie tutaj poznamy nazwiska trzech uczestników, którzy zakwalifikują się do wielkiego finału programu Master Coach. Będzie się działo, zaczynamy! Tradycyjnie w programie Master Coach uczestnicy do ostatniej chwili nie wiedzą, kto będzie gościem specjalnym prowadzącym zajęcia. Już za moment poznamy trenera reprezentacji, który dołączy do grona jury, w którym na stałe zasiadają. Remigiusz Sobociński. Grając w Ekstraklasie, pracował z najlepszymi trenerami w Polsce. Teraz sam jest trenerem. Marcin Przybyliński, koordynator kształcenia i licencjonowania trenerów. To od niego zaczyna się szkolenie na Warmii i Mazurach. Trenerze, jesteśmy na ostatniej drodze do wielkiego finału. Przed nami trzecie warsztaty trenerskie, po których będziemy musieli oficjalnie wybrać trzech finalistów. Na poprzednich warsztatach przyznawaliśmy Wam punkty. Dzisiaj jest ostatnia szansa, żeby się przełamać, żeby pójść na maksa, żeby dać z siebie wszystko. To może mieć wpływ na Wasze dalsze losy w programie Master Coach. Oczywiście przypominam o zdrowej rywalizacji. Dokładnie. Na ostatnich warsztatach mieliście możliwość poznania się z troszkę innym tematem. Na pewno z tematem, który gdzieś tam w waszej codziennej pracy, czy z dziećmi, czy z seniorami, jeszcze bardziej poprawi wasz warsztat. W dniu dzisiejszym nazwisko trenera kadry młodzieżowej jest gwarancją tego sukcesu. Poznajcie go, oto on. Powitajmy. Marcin Dorna od 11 lat pracuje w Polskim Związku Piłki Nożnej, gdzie prowadzi kolejne reprezentacje juniorskie. W 2012 roku z kadrą do lat 17 dotarł do półfinału Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Następnie jako selekcjoner prowadził reprezentację do lat 21. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora sportowego do spraw szkolenia PZPN oraz trenera kadry Polski U17. Ostatnio jak się pytaliśmy, kto będzie, no to organizatorzy mówili, że będzie jakaś petarda, no to już mogliśmy się spodziewać, że ktoś bardzo znany będzie. No, trener jest autorytetem, prowadzi reprezentacje młodzieżowe już od jakiegoś czasu. Postać trenera na pewno też bardzo znana wszystkim, chociaż większość tutaj nie przewidywała, że dzisiaj się u nas pojawi, ponieważ wczoraj rozgrywał mecz. Witam wszystkich. Cieszę się bardzo, że będziemy mogli się dzisiaj spotkać w projekcie, który jest na pewno bardzo oryginalny, ciekawy. Pomyślałem jadąc tutaj, oglądając poprzednie odcinki, że bycie trenerem to jest jednak wyzwanie. To trzeba być naprawdę człowiekiem renesansu, żeby sobie dzisiaj w tym trudnym zawodzie poradzić, bo poza przygotowaniem merytorycznym to jest sporo wyzwań dotyczących zarządzania ludźmi, gdzieś konfrontacji swoich pomysłów z tymi, którzy mają być ich wykonawcami. I sporo też obszaru merytorycznego do zagospodarowania i dzisiaj właśnie na takim się skoncentrujemy. Jeżeli się podąża za instrukcjami, czyli jeżeli ja wezmę z tej książki stronę numer 140 i powiem, o fajna gra, zrobię ją dokładnie tak jak tutaj, 1:1, no to dojdziemy z punktu A do B, czyli zgodnie z tymi instrukcjami. Jeżeli będziemy postępować według własnej wyobraźni, to naprawdę można dojść dużo dalej. Kto jest autorem tego cytatu? Myślę, że ktoś to doszedł dużo dalej albo wszędzie, bo to jest Albert Einstein. Także warto inspirować się życiem nie tylko piłkarskim, ale gdzieś tam dookoła szukać również dla trenerów jakichś motywów, inspiracji, bo
No faktycznie myślę, że jest tak, że cały czas musimy się rozwijać. Dzisiejszy dzień bardzo ciekawy. Przyjechał trener reprezentacji U17 Marcin Dorna. Znam trenera, był kilkakrotnie już, byłem na, kilkakrotnie na jego czy warsztatach, czy szkoleniach, jaki był u mnie na kursie UEFA. Bardzo ciekawy, często powielany temat jego gry zadaniowe, tu wydaje mi się, że to jest jego konik. Bardzo przykłada do tego uwagę do stricte przede wszystkim celu, ukrytego celu, który trzeba stawiać w tych grach, żeby dzieci, jak i zawodnicy młodzieżowi się rozwijali. Anglicy mają takie skądinąd ciekawe, może śmieszne powiedzenie. Lepszy jest trener leniwy niż głupi. Leniwy trener ustawi dwie bramki, da piłkę i da grać, a ten, który będzie kombinował trochę wbrew sztuce trenerskiej, zbuduje tyle negatywnych nawyków, że później trudno będzie to odkręcać. Dlatego oczywiście nie namawiamy do tego, żeby rozwiązywać to w postaci gry końcowej i nic więcej nie robimy, ale w grach zadaniowych musimy pamiętać o tym, że mamy jakiś cel. Dzisiaj ten cel będzie związany z fazą gry. Zajęcia bardzo mi się podobały. Trener Marcin Dorna z olbrzymim doświadczeniem przedstawiał to w sposób bardzo czytelny. Inspirował do tego, by tworzyć gry zadaniowe, przemyślanie, dostosowując poziom gier do poziomu drużyny. Naprawdę bardzo fajne zajęcia, dziękuję mu za to. Bardzo przyjemny człowiek, bardzo dostępny, ofiarował nam dużo, także bardzo mi się to podobało. Spodziewać się trenera nie spodziewałem. Warsztaty bardzo fajne, tym bardziej, że ja no, głównie na treningach korzystam właśnie z gier, tak więc jest ten temat mi bardzo, bardzo bliski. Warsztaty bardzo fajnie poprowadzone, praktycznie. Wszystko to, co zostało przedstawione, mogliśmy wykorzystać później w swojej pracy. Drodzy Państwo, mamy 30 minut na to, żeby skonstruować własną grę dotyczącą otwarcia i budowania gry. Przypominam, że poza tym, że będziemy musieli tą grę w teorii przygotować, będziemy musieli o niej opowiedzieć, a my tak naprawdę trochę wyobraźni zweryfikujemy ją w praktyce. Pozostali uczestnicy aktywnie będą mówić, co w tej grze jest okej, co mu się podoba i co ewentualnie wymaga korekty. W ten sposób nawzajem od siebie się nauczymy, ale przede wszystkim będziemy mogli zweryfikować swoje pomysły na tle innej grupy trenerów. Ruszamy 30 minut. Jeżeli macie jakieś pytania teraz albo w trakcie, będziemy też podchodzić i dopytywać Was, jakie macie pomysły i w którą stronę zmierzają w realizacji. Zadanie nie było trudne, raczej jakby ta trudność polegała po prostu na zapanowaniu nad swoimi emocjami. Ostatnia część dzisiejszych warsztatów to będzie prezentacja materiału, który przed chwilą przygotowaliście. Każdy z Was na karcie, którą wcześniej wyrysował, będzie przedstawiał grę, którą sobie tutaj zaplanował. Mając ze sobą notatki, może oczywiście w nie zerkać, sprawdzać szczegóły przygotowanej przez siebie gry. Prezentujemy na forum. Jeżeli uczestnicy pozostali mają pytania, mogą dopytać. Praca trenerska to jest zarządzanie czasem też, także macie łącznie na to każdy 6 minut na wystąpienie. Jeżeli będą pytania, to te 4 kolejne sobie na to poświęcamy. Łącznie maksymalnie 10 minut wystąpienia każdego z Was. I po minucie wchodzi następna osoba i prezentuje swój materiał. Moja gra jest w kategorii Ornika. Jest to bramkarz plus 6 na 4 plus bramkarz. Myślę, że byłem dobrze przygotowany pod względem swojej gry zadaniowej. Zrobiłem to w kategorii Orlik, którą prowadzę, więc dobrze się czułem opowiadając o tym ćwiczeniu, które oczywiście stosuję. Co byłoby następnym krokiem w tej grze dla Ciebie? Zwiększyć liczebność, bądź pozwolić dla kółek wyjść wysoko i ograniczyć otwarcie gry, że nie można średnim podaniem, czyli po prostu otwieramy tylko na własnej połowie. Pod presją już. Pod presją. Gra pozycyjna z akcentem otwarcia i budowania gry
w sektorze środkowym. Gra bramkarz plus 6 razy 6 plus bramkarz. Dla mnie taka forma jest bardzo adekwatna do tego, co się robi, bardzo obiektywna, bo każdy mógł się prezentować. Uważam, że całkiem nieźle mi to wyszło. To na dole jest opcjonalnie narysowane w prawo bądź w lewo. Jest w jedną stronę, jest do zawodnika z numerem 5, prawego środkowego obrońcy. To którym bocznym sektorem boiska wolałbyś, żeby ta akcja się odbyła? W tej grupie? W tej grupie wolałbym, żeby była akcja odbyta prawą stroną, ze względu na to, że chcę wymusić pojedynek 1 na 1. Gra zadaniowa w kategorii U16 kobiet, gra pod system 1-4-3-3. Każdy z nas, osoba, miał możliwość zaprezentowania się przed całą grupą. Kilka fajnych ćwiczeń zobaczyliśmy, których naprawdę nie można znaleźć w tej książce modelu gry. Gry zadaniowe, które naprawdę były takie dosyć innowacyjne, przedstawione przez wielu z nas. Gra jest 6 bramkarz plus 6 i 4 neutralnych. Każdy wiadomo ma swój tam repertuar, że tak powiem, swoich gier. Można było to skonfrontować z wizjami innych trenerów. Myślę, że było to dobre rozwiązanie. Można było też posłuchać, jak inni trenerzy patrzyli na podobne aspekty. Istnieje podanie do 11 7 wtedy? No to już jest kwestia, co chcemy osiągnąć. Moja gra skierowana jest do kategorii U10, U11. Bramkarz plus 4-3. W zasadzie to pierwszy raz występowałem przed grupą. Pierwszy raz miałem możliwość przedstawiania własnego środka treningowego. No i trochę się stresowałem, nie ma co się ukrywać. Bramkarz plus 7 zawodników plus 3 neutralnych przeciwko 7 zawodników plus bramkarz z akcentem finalizacji gry. Temat jak najbardziej przystępny, ciekawy, forma bardzo dowolna, szeroka. Była możliwość rozwinięcia się i przedstawienia swoich koncepcji, więc było duże pole do popisu dla wszystkich uczestników. Gra, którą przygotowałem dla Was, jest to faza atakowania. Celem gry jest otwarcie i budowanie gry. Słuchajcie, ja chciałbym zaprezentować Wam ćwiczeń, które akurat przeprowadziłem wczoraj ze swoją drużyną. Jedno z dwóch ćwiczeń, które przeprowadziłem w części głównej, mając na uwadze najbliższe spotkanie ligowe. Przed Wami bardzo prosta gra. Ja pracuję w seniorach, to jest póki co A-klasa, więc bardzo prosty dobór środków, natomiast dużo powtarzalności musi być pewnych elementów. Takim ważnym testem jest też umiejętność zaprezentowania siebie przed innymi, wygłoszenia gdzieś własnych wniosków, później obrony też swojej pracy. Przedstawię Wam grę bramkarz plus 5 plus 2 neutralnych na bramkarza plus 5. Okej, dziękujemy za warsztaty. Myślę, że było twórczo, bo było sporo emocji, sporo wrażeń, dyskusji, pomysłów własnych. Z każdej gry rodziło się 5 następnych. Jeden z trenerów fajnie kiedyś podsumował w ogóle naszą pracę, że jak widzimy pracę innych trenerów, to każdy z nas zrobiłby coś ekstra. I tutaj tak faktycznie było. Myślę, że było fajnie. My teraz oczywiście sobie ten Wasz materiał przeanalizujemy również w wersji Waszej dokumentacji, a Was zapraszamy na kolejny etap pracy tutaj. Dziękuję. Trenerzy są już po 4-godzinnych zajęciach prowadzonych przez Marcina Dornę, trenera reprezentacji Polski do lat 17. To były ostatnie warsztaty w programie Master Coach. Czas na małą odskocznię. Po części szkoleniowej czas na zadanie konkursowe pod tytułem Wielki Finał. Zadaniem uczestników na przygotowanej arenie będzie ułożenie wyjściowych składów jednego z wielkich finałów Ligi Mistrzów, które zapisały się w annałach piłki nożnej. Trenerzy zostaną podzieleni na 3 grupy, a każda z nich wylosuje swój mecz. Zobaczymy, jak poradzą sobie z tym zadaniem. Witamy ponownie. Do zadania przystępujecie jako pierwsi. Jak widzicie, w rękach trzymamy 3 piłki, którymi grano wielkie finały Ligi Mistrzów. Możecie wybrać sobie jedną piłkę. Środkową. Czy kojarzycie tą piłkę? Finał? Kto grał? Liverpool Milan. Zgadza się? Super. Za chwilę otrzymacie plakietki z nazwiskami zawodników tych dwóch drużyn. Waszym zadaniem będzie ustawienie składu wyjściowego tych drużyn. Tak? Mała podpowiedź jest taka, że wśród tych zawodników jest kilka nazwisk, które są przypadkowe. Macie na to 5 minut do roboty. Konkurencja zadaniowa była bardzo ciekawa.
Jesteśmy na sali, trzy osoby z jury, trzymając okrągłe piłeczki, które musieliśmy wylosować. Zdecydowałem się, że wybierzemy środkową, którą trzymał prowadzący, jakby dzisiejszy, czyli Marcin Dorna. Wylosowaliśmy piłkę, która od razu gdzieś mi się skojarzyła z naszym bramkarzem Jerzym Dudkiem. Mieliśmy mecz Ligi Mistrzów Liverpool-Milan. Wydaje mi się, że to było chyba najciekawsze zadanie ze wszystkich, które do tej pory zostały nam przedstawione. Zadanie było bardzo trudne. Pierwsze trzeba było rozpoznać po piłce finałowej Ligi Mistrzów uczestników finału. Później trzeba było ułożyć składy na boisku. Dziękuję, podsumujemy, teraz podliczymy rzeczy do zaliczenia i błędy. Dziękuję. Jak widzicie, trzymamy z rękiem dwie piłki, którymi grano wielkie finały Ligi Mistrzów. Zostały już tylko dwie. Dokonajcie wyboru jednej z piłek. Twoja niech będzie. Proszę bardzo. Czy kojarzycie tą piłkę, który finał był grany tą piłką Ligi Mistrzów? Jakieś skojarzenia? Na pewno drużyna niemiecka i drużyna angielska. Kojarzycie? 9-9? Zgadza się. Waszym zadaniem będzie ułożenie wyjściowych składów tych drużyn po otrzymaniu tablic z nazwiskami. Fajna zabawa. Gdzieś tam trzeba wykazać się znajomością historii. No ale nie była aż taka trudna, biorąc pod uwagę, że było to takie znaczące wydarzenie w historii futbolu. Przypasowanie tych poszczególnych zawodników do określonych zespołów z tego finału nie było zadaniem prostym dla mnie. Jak widzicie, Remek trzyma już ostatnią piłkę, którą grano wielki finał Ligi Mistrzów. Ze względu na to, że jesteście trzecią grupą, większego wyboru już nie macie. Została jedna piłka. Remek? Czy kojarzycie ten finał? Dodam, że bliski mojemu sercu. Real Madrid, Atletico Madrid, Derby Madrytu. 4-1 po regulaminowym, po dogrywce i 1-1 po regulaminowym chyba Ramos strzelił. Pamiętacie rok, w którym się odbył? 5 lat temu, 2014. Dokładnie, 2014 rok. Wasze zadanie będzie polegało na tym, że dostaniecie karty z nazwiskami zawodników. Na tej planszy musicie ułożyć wyjściowe jedenastki tych obu zespołów. Rewelacyjne ćwiczenie, ja uwielbiam historię piłki nożnej i no nieskromnie myślę, że mogę o sobie powiedzieć, że akurat w tym elemencie jestem mocny i no gdzieś no tak podzieliliśmy się w trójce, że ja na Real Madryt akurat zwróciłem mniejszą uwagę i poświęciłem się zespołowi Atletico i tutaj no, 9 na 11 nazwisk trafiłem. Gdzieś się zagubiła nasza grupa pomiędzy finałami, w których występował w ostatnich latach Real Madryt. Dlatego szczególnie tutaj po stronie Realu Madryt pokręciliśmy ze składem dosyć mocno, ale Atletico Madryt całkiem przyzwoicie nam poszło. Dobra, super, dziękuję Wam za zabawę. Za chwilę rozpoczną się obrady jury. Punkty, jakie przyznają, zadecydują o tym, kto trafi do wielkiego finału naszego projektu. To z pewnością nie będzie łatwa decyzja. Przypominam, że uczestnicy nie znają punktacji z dwóch poprzednich warsztatów. Nikt z nich tak naprawdę nie wie, kto może dostać się do wielkiego finału. Zobaczmy, jak naszych uczestników jury oceni po dzisiejszych warsztatach. Czas na ich obrady. Okej, panowie, podsumujemy dzisiejszy dzień. Jesteśmy po warsztatach. Na części teoretycznej była spora aktywność, więc będziemy musieli na pewno brać tych, którzy byli najbardziej aktywni, trzech z grupy, która tutaj się miała okazję zaprezentować. No a później ocenimy już same zajęcia warsztatowe i autoprezentacje z zakresu gry zadaniowej. Gdy czekaliśmy na decyzję jury, na pewno wśród nas było widać dość elektryzującą atmosferę, co niektórzy na pewno troszkę się stresowali, to niektórzy na pewno chcieli być w tej trójce. Ja jednak, szczerze powiedziawszy, nie przywiązałem do tego dużej wagi, ponieważ jako trener jestem nowicjuszem. Wszyscy tutaj zgromadzeni trenerzy i jedna pani nasza trenerka mają dość spore doświadczenie.
Ja natomiast przyszedłem tutaj się uczyć, dobrze bawić i spędzić fajny czas z fajnymi ludźmi. No by było tak. Czyli mamy to, tak? Jeszcze część jest za nami. Dziękuję. Teraz punktacja za samą prezentację, za przygotowanie części merytorycznej. Myślę, że to jest w zakresie tych, rozumiem, 10 punktów mieści się i przygotowanie tej gry, i jej merytoryka pod względem teoretycznym, a później autoprezentacja, ewentualnie w ramach dyskusji też obrona argumentów na tym, żeby ta gra... Na swoją korzyść oczywiście, jako trenera. Dokładnie. I to też było pod względem. Niektórzy z trenerów przygotowali te gry, widział kontrowersyjne, ale próbowali znajdować argumenty na to, żeby ona się w cudzysłowie obroniła, żeby była ok, chociaż gdzieś tam głosy z sobie były takie, że modyfikacja jest niezbędna, ale myślę, że to też jest warte podkreślenia, że trenerzy mają swoje zdanie i swój warsztat oceniają ok, są pewni tych swoich umiejętności, pewnie w praktyce i tak prędzej czy później trzeba będzie zweryfikować, ale to będzie oceniać ich trenerskie życie. Ja pamiętam tą grę, pamiętam dyskusję, spokojna, merytoryczna wypowiedź, bardzo kompetentnie, rzeczowo. Ja mam 8 punktów na 10. No ja to samo przyznałem, 8 na 10. Myślę, że jest to dobra nota. Ta odpowiedź była bardzo spójna, spokojna. Będzie nawet momentami był błyskotliwy w odpowiedzi. Jeżeli pojawił się jakiś problem, to szybko go rozwiązywał. Także ja tutaj dałem 9 punktów. Ta gra podobała mi się bardzo i forma przedstawienia jej naprawdę. Ja powiem jedno zdanie o nim, tylko co mi się rzuciło, że on chce po prostu uczyć gry w piłkę. Tak, też dałem tak, dokładnie, dokładnie. Tak, moja ocena, takie no, wątpliwość, dokładnie. Czy tam warto, tak, czy to... może czasami rozwiązać to inaczej, nie, jestem zdenerwowany, mam swój kręgosłup trenerski i się go będę trzymał. Mocno bronił swoich racji, nie? Ja wystawiłem 9. Czyli 9, okej. Okay. 9. To pamiętamy tę grę, tak? To... Była dużo dyskusji, kontrowersji, było... tak powiem, była próba ratunku z sali, w jaki sposób zmienić tę grę, żeby miała wymiar bardziej, powiedział, piłkarski. Moja ocena była 5 na 10. Moja 4. Moja też 4. To jeśli chodzi o tego trenera, to generalnie też zawsze na warsztatach mocno broni swoich racji. Mm. Jest okej, okay. jest to zaleta, nie jest to wada. Tak, jest ważna cecha. Jako trenera pewny siebie w wypowiedziach. Tak. Nie można też w pewnym momencie zabrnąć tej obronie, kiedy ewidentnie jest coś do modyfikacji. Twoja ocena, Marcin? Moja 7. Moja była 6. Moja była 8. Ta gra była bardzo dobra. No. Myślę sobie, ja tutaj zapisałem sobie jedną uwagę w stosunku do każdego innego trenera. Tutaj jest sporo doświadczenia, które ewidentnie widać, takiego piłkarskiego, boiskowego i, tak, dokładnie. I bardzo duża atencja, zwrócenie uwagi na szczegóły. Detale. Szczegóły jest umiejętnie podkreślone, co generalnie w prasy trenerskiej jest kluczem, więc formę organizacyjną wszyscy znają. Dobra merytoryka, u niego przekaz też i spokojnie. Widać, że jest ukształtowany na szkolenie indywidualnych cech zawodnika, tak? Moja ocena była 9. Ja chyba też jestem skłonny dać 9. Ja też. Ta gra była bardzo szczegółowa i pewnie wymagała takiego opisu, ale czasami musimy też wybierać, jakie informacje przekazywać swoim podopiecznym, a tutaj pewnie jakie przekazywać. Tyle z tym się pracuje. Chodź bardziej o konkrety. Ile daliście punktów? Ja dałem 9. Ja dałem 8. Ja też dałem 9. Swobodnie trener mówi, ma dobry głos, bardzo dobrze dobiera słownictwo. Tak, dokładnie. To też fajnie było, miło go było go słuchać po prostu, nie? No, tak? Wyobrażam sobie, że jak jest to odprawa, to mówi bardzo konkretnie, w kilku zdaniach już właściwie można się w tej grze znaleźć, nazwijmy to, i to mi się podobało. Mhm. Jakie noty? Ja 8. Ja 7. Ja przyznałem też 8. Wyobrażam sobie, że tak na dzień dobry, potrzeba by było trochę czasu na instrukcję. To nie jest proste, na pewno nie jest. To marzenie tego, a przekazanie wszystkiego. Tak, ale sama gra w teorii mi się podoba. I tak jest też inspirująca, jest ciekawym pomysłem. Ocena? Ja dałem 7. Ja też dałem 7. Ja 8. To ona wywołała zainteresowanie. I ciekawi wszyscy byli, jaki to jest pomysł. A gdzieś tam koniec końców też dopominali się o jakąś modyfikację. Tak, no potrzebna była na pewno modyfikacja w tym przypadku. Jakie oceny? Ja dałem 5. Ja dałem 6. Ja też dałem 6. Cóż, panowie trenerzy. Okay. Pierwszą część podsumowań, czyli warsztatów prowadzonych przez Marcina mamy za sobą. Teraz czeka na nas najtrudniejsza sprawa, więc musimy najpierw podliczyć punkty. To jest najłatwiejsza. Tak, to akurat jest najłatwiejsza. Natomiast musimy zobaczyć. Najtrudniejsze to się okaże. Zobaczymy, tak. Myślę, że... Sami jesteśmy ciekaw, jak to wyjdzie. Pierwsze miejsce, drugie miejsce i miejsce trzecie. Cóż, gdzieś miałem trochę może inne też wyobrażenie co do
tej trzeciej osoby, ale no, punktacja jest punktacją. Ci trenerzy zasłużyli sobie na to, żeby wyjść w finale swoją determinacją i całością, wszystkich warsztatów. Tak, bo... na warsztatach, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No co, możemy tylko im pogratulować i cieszyć się. No i nie możemy się doczekać. Ogłoszenia wyników. Ogłoszenia wyników. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Zanim przejdziemy do przedstawienia trzech finalistów wielkiego finału, który odbędzie się w Warszawie, chciałbym bardzo serdecznie wam podziękować za spędzony z wami dotychczasowy czas na tych warsztatach trenerskich. Mam nadzieję, że chociaż jedną myśl wyciągnęliście sobie i wdrożycie tą myśl do swojej pracy trenerskiej. My jako jury stanęliśmy przed trudnym wyborem. Nie ukrywam, że każdy z was zasługuje na to, żeby być w finale. I tak po prostu się czujcie. Niestety, jak to się mówi, statystyka jest bardzo brutalna. Jest punktacja. My musieliśmy dokonać obiektywnej oceny waszych umiejętności, waszego zaangażowania na tych warsztatach. Dlatego też po bardzo burzliwych i ciężkich bojach udało nam się dojść do porozumienia i wyłoniliśmy tą trójkę, która przypomina nam najbardziej zasługuje na to, aby być w tym wielkim finale. Ja zapraszam Ariela. Miałem świadomość, że byłem najmniej doświadczonym trenerem. Wiedziałem, że przychodząc do programu nie będę miał dużych szans, żeby po prostu być w tej trójce. Tomka, Marcina i Mateusza. Czy będę w finale? To się okaże. To będzie za chwilę, będzie ogłoszone. Nie wiem, wydaje mi się, że dwa kolejne odcinki były w moim wykonaniu bardzo dobre. Mógłbym troszeczkę bardziej aktywnie uczestniczyć na pierwszych warsztatach z trenerem Bartłomiejem Zaleskim, ale czy będę w trójce finałowej, to się okaże. Jak widzicie, trzymamy w ręku białe koszulki Master Coacha. Są to atrybuty, które dają promocję do wielkiego finału. Moją koszulkę otrzymuje Mateusz. Myślałem, że będzie to z tej czwórki Marcin Wronka. Naprawdę moim zdaniem dobrze się udzielał na warsztatach. I no to był po prostu mój typ, jeden z trzech typów, który gdzieś powinien być moim zdaniem w finale. Ale bardzo się cieszę, że jednak trenerzy i jury wybrało trochę inaczej i to ja się zaprezentuję w wielkim finale w Warszawie. Również dziękuję przede wszystkim za dzisiejsze zajęcie. Mieliśmy okazję spotkać się jeden dzień i myślę wspólnie od siebie się nawzajem czegoś nauczyć. Był dzień pełen pomysłów, ale przychodzi też ten obowiązek, który został mi przedstawiony, czyli zaprosić finalistę do tego, żeby dalej podążać tym wyzwaniem w postaci tego projektu. Zapraszam Ewelinę, Beniamina i Radka na dół. I gratuluję trenerowi Beniaminowi Borkowskiemu kwalifikacji. Gratuluję. No, bardzo się cieszę, że udało mi się dostać do finału. Ta koszulka symbolizuje te trzy warsztaty, które jak widać dobrze przepracowałem, więc zasłużyłem na to, żeby się znaleźć w trójce. I z tego się cieszę, tak jak wspomniałem, bardzo fajnie również, że będzie ze mną Mateusz. I no i co? Jedziemy do Warszawy. Tak jak trener wspomniał, wybór był mega ciężki. Niestety ja też czuję się teraz jak kolejarz, kogoś muszę odstawić na bocznicę. Ale zapraszam do siebie Bartka, Przemka, Wojtka oraz Michała. Jedna wielka niewiadoma, pełna emocji. Nie chciałem się też w pewien sposób rozczarować. Ja tak na dobrą sprawę chcę tylko i wyłącznie wygrywać. Taki mam po prostu charakter, natomiast uczę się tego, że no bo można to jakby nazwać taką niewielką porażką, że sukces jest tak na dobrą sprawę jakby sumą takich niewielkich porażek. Ten atrybut muszę wręczyć jednemu z was. Jest to Wojtek. Gratulacje. Ta koszulka jest na pewno rzeczą cenną, koszulką, do której każdy z uczestników dążył. Jestem bardzo,
bardzo szczęśliwy, że trafiła ona w moje ręce i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jury miało słuszność, że podjęło prawidłową decyzję. Bardzo się cieszę, gratuluję chłopakom. Każdy z nas mógł prezentować się na tyle dobrze, żeby w tej trójce się znaleźć. Skoro jury wybrało w taki sposób, to znaczy, że ci chłopcy byli najlepsi, czego im bardzo gratuluję. Myślę, że cała trójka zasłużyła na to, żeby być w tym finale, a więc całej trójce kibicuję porówno. To, za co chciałbym wam jeszcze podziękować, to za to, że macie taką wewnętrzną chęć własnego rozwoju i za to wam bardzo dziękuję. Co do finalistów, pokrótce przedstawimy, jak będzie wyglądał finał. Panowie trenerzy, waszym zadaniem finałowym będzie poprowadzenie warsztatów trenerskich dla pozostałej grupy trenerów. Przygotujcie sobie tematy na warsztaty finałowe. Jeszcze raz gratulujemy i do zobaczenia. Bardzo chcieliśmy, Marcin, podziękować za twoją wizytę tutaj, za podzielenie się z nami. No nie ma co mówić, wielką wiedzą, dużym doświadczeniem, także od naszego partnera firmy Ergol.com prezencik. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Brawa dla trenera. Beniamin Borkowski, Mateusz Gut i Wojciech Figurski. To oni znaleźli się w finale projektu Master Coach. Teraz mają czas na opracowanie tematu, który zaprezentują w wielkim finale. A ten odbędzie się w Warszawie, w największym sklepie piłkarskim w Polsce, prowadzonym przez firmę Ergol. Widzimy się w finale. Do zobaczenia. Mamy je! Muszę tak, wiecie, za się skończmy już. Bo to serca teraz szło, naprawdę. Powiem wam szczerze. A, tutaj chcę. Nieee!